pochód musiał się odbyć. Ja podjąłem pracę w 1968 roku w październiku. Wobec tego pierwszy obchód powinienem był odbyć w 1969 roku. Ale że akurat miałem odmalowany ten mój pokój, który otrzymałem na zamieszkanie, więc się ucieszyłem z dnia wolnego i zabraliśmy się za porządki z żoną, żeby to jakoś ogarnąć, ten pokój po malowaniu. Na drugi dzień, zaraz z rana, zostałem wezwany do dyrektora, profesora Malinowskiego. Ledwie wszedłem. Co ty sobie wyobrażasz? Gdzieś ty był wczoraj? Dlaczego cię nie było na pochodzie? Pan profesor miał zwyczaj mówienia przez ty do młodszych pracowników, a zwłaszcza tych, z których był w jakiś sposób związany, a był moim profesorem na uczelni, więc tym bardziej mnie znał. Więc ja taki zdumiony na niego patrzę, bo ja mi przez myśl nie przeszło, że będę szedł na pochód. Na studiach nie chodziłem, a tutaj w pracy będę chodził na pochód. I tak na niego patrzę, mówię, panie profesorze, ale pochód? Akurat była świetna okazja do posprzątania pokoju. Oddaliśmy się pracy, święto pracy. No, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Żeby to było pierwszy i ostatni raz. Masz być za każdym razem na pochodzie. Nasz pochód zawsze się gromadził przy Libelta. I stamtąd dopiero włączaliśmy się na odpowiedni sygnał do ogólnego pochodu, który miał potem przejść tam Roosevelta i dalej. No i stoimy w cieniu klasztoru dominikańskiego z moim przyjacielem Julianem. Zobaczył nas pan profesor w nieodmiennym bereciku z antenką, bo taki berecik nosił. Chyba się z teczką nawet w takiej sytuacji nie rozstawał. To też był rys charakterystyczny. Podszedł zaraz do nas. No i w tym cieniu klasztoru zaczął mówić o sztuce sakralnej, więc to było dla nas zabawną sytuacją. Zostałem wezwany po roku przez pana profesora do gabinetu i też pierwsze pytanie, dlaczego nie wstąpiłeś do partii? Znowu byłem zadziwiony tą jego reakcją. Mówię, ja do partii? Nie mam zamiaru, panie profesorze. Jak nie masz zamiaru? Co ty sobie wyobrażasz? Jak możesz tutaj bez partii? Tu? Ja mówię, panie profesorze, nie wstąpię do partii. Mam na nią swoje spojrzenie, wiem, co to jest. Mam doświadczenia rodzinne. Więc proszę, zbiesił się. Zaczął biegać po pokoju, on jak się denerwował, to biegał po pokoju. No, przesadza może biegał. No, szybkim krokiem przemierzał swój gabinet tutaj w EFTE. Zatrzymał się przede mną, cały czerwony. Nie dlatego, że od czerwonego sweterka może coś tam biły łuny. Pokazał mi dłoń. Tu mi kaktus wyrośnie, jak ty zostaniesz kierownikiem. Wobec tego. To była jego oficjalna zapowiedź, że nie dopuści do... żebym przejął kierownictwo muzeum, aczkolwiek z takim zadaniem zostałem przyjęty do pracy.